Koreański sen nareszcie zawitał na naszych ekranach. Cześć, tutaj Piotrek. Urwałem się z traktora, by opowiedzieć wam o filmie Minari. Podobnie jak wiele innych zeszłorocznych świetnych produkcji, tak i Minari trafia do kin z ogromnym opóźnieniem. Jak już wielokrotnie wspominałem, lepiej późno niż wcale. To kolejna oscarowa perełka, która kojąco działa na widza, tuląc go i zapewniając, że wszystko naprawdę będzie dobrze. Tak naprawdę to jedyny problem z Minari jest taki, że wszyscy się po tym filmie spodziewali czegoś więcej. Wcale niekoniecznie więcej czegoś lepszego. Minari jest cudnym, ciepłym dziełem, tyle że my nie żyjemy w cudnych i ciepłych czasach. Wciąż spodziewamy się najgorszego, przyzwyczajenie do upadków, porażek i smutku kruszącego wszelką radość. Przeżarci przez kinowy cynizm czekamy, aż filmowej rodzince Yi przytrafi się coś złego i denerwuje nas, że rodzinne więzy są silniejsze niż wszelkie ziemskie żywioły. Podejrzewamy tego bohatera o jedno, tamtego o drugie, projektujemy sobie zakończenie i przewidujemy, że ten i inny wątek fabularny z pewnością potoczy się tak, jak to sobie wyobraziliśmy. Tymczasem to coś więcej nigdy nie nadchodzi. Być może stąd pojawiły się komentarze mówiące o tym, że Minari to tylko kino familijne, pusta wydmuszka, ładne widoczki i nic więcej. Zabawne, że prawie to samo mówi się o Nomadland. A przy okazji sprawdźcie naszą recenzję. Współcześni widzowie i domorośli internetowi krytycy chyba naprawdę sądzą, że pozjadali wszystkie rozumy. I jeśli film nie idzie ich bezpiecznym, znajomym i wydeptanym szlakiem, to nie jest wart uznania. Nie słuchajcie tych dyrdymałów, tylko przekonajcie się, jakie Minari jest naprawdę. Nie sposób nie kibicować staraniom Jacoba, głowy rodziny, w którego wciela się Steven Yeun. Facet po prostu stara się robić swoje, mimo ciągłych przeciwności losu. Tutaj coś nie działa, tam coś nie idzie po myśli, a na domiar złego do kampera wprowadza się irytująca teściowa, czyli zdobywczyni tegorocznego Oscara za rolę drugoplanową, Yoo Jang-yoon. Finalnie Steven zostaje za swój trud nagrodzony, choć być może nie tak, jak tego oczekiwał. Minari radzi sobie z popandemiczną deprechą równie dobrze jak Pfizer, choć film Lee Zaka-Changa szczepi nie tyle ciało, ile umysł. To bardzo solidne, szczere, bezpretensjonalne kino rodzinne, które nie boi się pozytywnego przesłania. Balsam dla duszy każdego kinomana. Zanim znowu włączycie Farmville, to proszę o jakieś suby i lajki, dobra? Dzięki.